Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus dla pogłębiarki Rafał Kuzarski. Życzymy sobie czasem świętego spokoju. Święty spokój to jest wtedy, kiedy nikt się nas o nic nie czepia, kiedy nie mamy za dużo na głowie, kiedy nie mamy do siebie jakichś pretensji niepotrzebnych. Ale jak się dobrze zastanowimy, to święty spokój oznacza coś negatywnego. Oznacza, że nie podejmujemy ważnych wyzwań w naszym życiu, że nie zdobywamy trudnego i bolesnego czasem, ale bardzo cennego doświadczenia. Święty spokój oznacza, że nie pomnażamy rozmaitego rodzaju kapitału duchowego, materialnego i jakiegokolwiek innego. Przedłużający się święty spokój w naszym życiu zwykle oznacza nadchodzący jakiś totalny kryzys. W Biblii takim pozytywnym przeciwieństwem świętego spokoju jest szalom. Jest to, co moglibyśmy nazwać też pokojem serca. Owoc tego, że człowiek rzeczywiście zaczyna współpracować z Panem Bogiem na tej ziemi. I o tym pokoju serca, którego tak naprawdę pragniemy, jak się dobrze nad tym zastanowimy, o tym pokoju serca chcę opowiadać Wam i chcę też towarzyszyć w pewnych ćwiczeniach podczas kolejnej sesji na pogłębiarce. Linki, szczegóły, wszystko znajdziecie w napisach, które pogłębiarka na pewno do tego filmiku doklei, więc dziękuję Wam i zapraszam. Z Bogiem.